To był bardzo dobry, empatyczny, zawsze uśmiechnięty chłopak. Ciężko pogodzić się z tym, co się stało. Tak o Marcinie, który padł ofiarą brutalnego pobicia podczas Dni Sosnowca, mówią jego współpracownicy i koledzy z boiska. Bliscy żegnają 28-latka w mediach społecznościowych, a sąd rodzinny, w którym toczy się postępowanie, wciąż nie udziela informacji w tej sprawie. W poniedziałek policja zatrzymała troje nastolatków, którzy w tłumie mieli skatować mężczyznę. Ten zmarł w szpitalu. Fatima Orliska. Emocje wokół brutalnego pobicia ze skutkiem śmiertelnym 28-letniego Marcina z Jastrzębia-Zdroju wciąż nie opadły, a poruszenie społeczne sprawą jest ogromne. W miejscu, gdzie został skatowany mężczyzna, ustawiane są symboliczne znicze. Żałobę widać również w klubie piłkarskim, gdzie Marcin amatorsko grał od roku. Tam z jego niespodziewaną śmiercią nikt nie może się pogodzić. Podstawowym zawodnikiem naszej drużyny i... co mogę powiedzieć, był wspaniałym człowiekiem, duszą towarzystwa, ciepłym, naprawdę, życzliwym człowiekiem, gdzie takich ludzi bardzo mało się spotyka. Co mogę dodać, no, miał plany swoje życiowe, rozmawialiśmy w sobotę, gdzie mieliśmy zakończenie po sezonie, po meczu graliśmy z Podbeskidziem, dwójką, wywalczyliśmy drugie miejsce w czwartej Lidze Śląskiej. Marcin też ze swoją dziewczyną, widać, zakochana para, mówi: prezesie, będę troszeczkę mniej trenował, bo we wrześniu mam wesele. Ja mówię: Marcinku, ale wiesz, że ty jesteś wartością dodaną do tego zespołu. Równie dobre zdanie po sobie, ciepłe wspomnienia i przede wszystkim ogromną pustkę Marcin pozostawił w zakładzie karnym w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie był funkcjonariuszem. Jak mówi major Tomasz Marciniak, lubili go wszyscy, a w służbie więziennej był nie tylko mundurowym, ale przede wszystkim człowiekiem. Dlatego kolegów w ogóle nie dziwi postawa, którą według doniesień świadków wykazał się w niedzielę, mając stanąć w obronie młodszego chłopaka. Marcin od samego początku swojej służby w naszej jednostce wyróżniał się swoją postawą, zaangażowaniem, ale przede wszystkim wrażliwością na krzywdę innych. Także myślę, że ta postawa, jaką zaprezentował w weekend, wpisuje się w jego postawę w naszej jednostce. Marcin dał się poznać jako osoba bardzo ciepła, pozytywna, pełna energii, pełna życia. Więc informacja o tym, że doszło do takiej tragedii, że Marcin odszedł w taki sposób, tak nagły i brutalny, była wstrząsem dla nas wszystkich. W sprawie zatrzymano trzech 16-letnich mieszkańców Sosnowca, wobec których w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Sosnowcu toczy się postępowanie za zamkniętymi drzwiami, jak w czwartek poinformował nas rzecznik prasowy Sosnowieckiego Sądu Okręgowego. Co wynika z młodego wieku sprawców, śledztwo przeciwko nim prowadzone jest na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Decyzją sądu zostali oni umieszczeni w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy.